dla Biblioteki Pedagogicznej w Mielcu. Cieszę się praktycznego przybycia wszystkich gości. Spotykamy się dzisiaj na promocji Mieleckich Zapisków nr 15-16, rocznik Ziemi Mieleckiej za rok 2012-13. Witam serdecznie władze samorządowe miasta i powiatu. Powiat reprezentuje członek zarządu powiatu, pan Józef Smaczny, którego bardzo serdecznie witam. Witam pana Marka Patowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Powiatu. A miasto reprezentuje pan prezydent Bogdan Wieniek. Cieszę się, pan dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, pan Arkadiusz Gałkowski. Równie miło mi powitać na dzisiejszym spotkaniu prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, pana Jerzego Kadzanę i wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, pana Józefa Roguza. Witam dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, panią Marię Błaszku. Przybył dzisiaj do nas pan Janusz Kojewski, dyrektor firmy Cyprat. Widzę jeszcze tutaj pana prezesa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Mielcu, pana Janusza Wyźminę. Gości bardzo serdecznie, autorów. Jest mi miło, że państwo tak licznie do nas przybyli i będziemy mogli tutaj porozmawiać w takiej atmosferze biblioteki pedagogicznej. Dziękuję bardzo, oddaję głos panu. Po raz kolejny organizujemy promocję w Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiej w Mielcu, za co serdecznie pani dyrektor dziękuję, że udostępnia nam swoją bibliotekę do właśnie takich działań promocyjnych. Po raz kolejny też robimy to w takiej formule właśnie przy kawie, przy herbacie, żeby nawet półgłosem można było wymieniać uwagi, a potem ewentualnie już od razu dyskutować przy kawie i herbacie. Zawsze jest to swobodniejsze, łatwiej się wymienia poglądy właśnie w takich okolicznościach. Proszę państwa, otóż Mieleckie Zapiski numer 15-16 są kontynuacją już dziewiątą z kolei, chociaż numeracja oczywiście jest wyższa, ponieważ były wydania podwójne Mieleckich Zapisków. Dodaliśmy do nich rocznik Ziemi Mieleckiej, żeby właśnie pojawiły się te lata i żeby uhonorować niejako pierwszy rocznik Ziemi Mieleckiej, który pod redakcją ukazał się doktora Wichta, Władysława Wichta, którego córka jest tutaj obecna i która napisała obszerny artykuł o swoim tasie. Stąd więc jest właśnie taka nazwa podwójna. Zachowaliśmy również układ tematyczny z lat poprzednich. To jest historia Mielca i regionu, kronika społeczno-kulturalno-oświatowa, ludzie ziemi mieleckiej okolic, zapiski regionalne, po raz drugi jeszcze bardziej rozbudowane zapiski lotnicze oraz, jak państwo zwrócicie zapewne uwagę, bardzo rozbudowany rozdział recenzje, omówienia, noty, który ukazuje dorobek wydawniczy Ziemi Mieleckiej. Oczywiście nie ustalony dorobek wydawniczy, ponieważ o ukazanie pełnego dorobku dzisiaj prawie że niemożliwe. Przystąpię teraz do bardzo krótkiego omówienia artykułu, ponieważ są niektórzy autorzy na sali i ja liczę na to, że autorzy tych artykułów nam jeszcze bardziej uszczegółowią, jak powstawały ich artykuły, czego dotyczą. W związku z tym nie będę tutaj się zbyt rozwodził nad treścią poszczególnych artykułów. I
Józef Zaskarski i Jerzy Kazana napisali artykuł pod tytułem Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Mielcu. Działalność po reaktywacji. Ja rozumiem, że ten artykuł jest przyczynkiem w ogóle do historii Sokoła w Mielcu. Ukazało się przedtem na początku istnienia kwartalnika Nad Wisłocze kilka obszernych artykułów autorstwa pana Józefa Kazany i myślę, że da się to wszystko pozbierać, zredagować i w ciągu jakiegoś sensownego, najdłuższego czasu taka publikacja bardzo potrzebna o mieleckim Sokole się ukaże. Pani Bogumiły Gajowiec, popiół czy diament, 150. rocznicę powstania styczniowego. Pani Bogumiła też jest między nami, jest autorką jeszcze kilku innych artykułów i myślę, że też wypowie się na ich temat. Moje współautorstwo i pana Kazimierza Tarapaty, tu obecnego, z Tuszowa Narodowego, też, o ile się nie mylę, działacza, a nawet prezesa stowarzyszenia, proszę przypomnieć, jak się nazywa, bo ja dokładnie nie chcę zmienić nazwy tego stowarzyszenia. Członkiem Towarzystwa Sikorskiego, tak mówię w skrócie. Tak. Ale to poza Sikorskim też jakieś tam towarzystwo drugie jeszcze chyba. Tak, to nawet nie no, byłem kiedyś w zarządzie klubu szachowego. Aha. To jest w ogóle artykuł pani Bogumiły Gajowiec, jak nasz artykuł dotyczy powstania styczniowego. Bardzo wiele na ten temat napisano, powiedziano, tutaj szczególnie Muzeum Regionalne i pan doktor Skrzypczak bardzo wiele w tej sprawie zrobił. To są tylko takie drobne uzupełnienia, które zresztą też ukazują tą pracę wykonaną przez Muzeum Regionalne w Mielcu. Taki kolejny króciutki zupełnie artykulik Żławi śmierci w Dworku Obolskim w Mielcu. Bardzo ciekawa rekonstrukcja historyczna. Dzisiaj raczej mamy głównie rekonstrukcje z okresu II wojny światowej, są bardzo widowiskowe. Tymczasem tam była właśnie rekonstrukcja pokazu walk powstańczych Żławów śmierci. I bardzo duży artykuł, żałuję, że nie ma między nami pana Andrzeja Krępy, Sprawiedliwi i Niesprawiedliwi na ziemi mieleckiej, 70. rocznica rozpoczęcia akcji Reinhardt. Akcji, która zaczęła się w Mielcu, eksterminacja. Andrzej Krępa napisał książkę o zagładzie ziemi mieleckiej. Natomiast ten artykuł jest pewnego rodzaju, jak to rozumiem, uzupełnieniem jego książki. Podaje tam wiele nowych faktów. Wiele rzeczy nowych wyjaśnia, ukazuje tło zarówno eksterminacji, jak i jej głównych wykonawców ze strony niemieckiej, ale też pokazuje pewne epizody związane zarówno z ratowaniem Żydów, jak też i pewnym nawet udziałem wielkim wprawdzie, ale także ze strony niektórych obywateli, ówczesnych obywateli Polski. Ten artykuł kończy się bardzo ciekawymi zdjęciami z IPN-u, które po raz pierwszy, bo tych zdjęć nie ma w książce pana Andrzeja Krępy o zagładzie Żydów Mieleckich. Są to absolutnie nowe zdjęcia, które pokazują przy okazji miasto Mielec, pokazują niektóre nieistniejące już nawet budynki, miejsca, gdzie na przykład mordowano Żydów. Dzisiaj zupełnie te miejsca inaczej wyglądają. Trudno było je w ogóle rozpoznać. Kolejny dział, bardzo obszerny, kronika społeczno-kulturalno-światowa. I tu mamy na pierwszym miejscu artykuł pani Zewy Krasa, inteligentny Norczyk pod takim imiennym tytułem Dzieje się w Bibliotece Pedagogicznej w Mielcu. Rzeczywiście dużo się dzieje, ponieważ jest to bodajże najdłuższy artykuł w tej publikacji, podzielony i chronologicznie, i tematycznie.
różnorodność wydarzeń. Są tutaj panie, są autorki. Być może będą chciały ewentualnie parę słów na ten temat powiedzieć. I dalej mam artykuł pani Jolanty Strykarz z Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu, która omawia działalność, że tak powiem, tej najmłodszej filii dla biblioteki, które mieszczą się w słynnej Łęczykówce, w centralnym punkcie Starego Miasta, gdzie przez krótki okres czasu też się wydarzyło już bardzo wiele różnego rodzaju ciekawych imprez, przedsięwzięć. Jest tutaj również autorka, która zechce zabrać głos. I potem mam artykuł pani Jadwigi Klaus, która prezentuje działalność Klubu Środowisk Twórczych w Mielcu. I takie uzupełnienia tej działalności Klubu Środowisk Twórczych, taki mój króciutki, czy jeszcze uzupełniony zdjęciami, artykuł z pleneru mieleckich twórców Chęciny Tokarnia, bo akurat w sprawozdaniu pani Jadwigi tego wydarzenia nie było, przynajmniej szczegółowo pokazanego, omówionego. Pani Teresy Pyzik omówienie artykuł o dorocznej wystawie Klubu Środowisk Twórczych, która kończyła tą roczną działalność. No i do tego jeszcze i czarno-białe, i kolorowe zdjęcia, fotoinspiracje, fotoreportaż z wystawy. Staramy się, żeby publikacja była kolorowa, kolorowa okładka z srebrnym, lotniczym, takim typowym dla Mielca, bym powiedział, kolorem. Jest to dodatkowy kolor. Ta książka, ta okładka jest drukowana z 5 kolorów. To jest ten srebrny kolor. Jest drukowany specjalnie dodatkowo. No i potem mamy kalendarium wydarzeń grupy literackiej Słowo i mój artykuł o beneficie Włodzimierza Kłaczyńskiego pod tytułem Wizerunek zapałek na podłodze. Włodzimierz Kłaczyński obchodził 40-lecie pracy twórczej, 80-lecie urodzin, jest uznanym i na Podkarpaciu, i w Polsce literatem. W związku z tym nigdy nie za wiele jest publikacji o nim. Następnie grupa artykułów pana Janusza Wiesiny, plenery, które odbywały się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Plener Bubrka Krosno z 2000 oraz Krasiczyn z 2012 roku, rajd rowerowy szlakiem Mieczysława Reja, 40 lat rajdu szlakiem Brusowej Róży, wystawa w Samorządowym Centrum z okazji 40-lecia, a więc cała grupa artykułów, bogato ilustrowana zdjęciami, zresztą wszystkie artykuły w miarę możliwości są dość bogato ilustrowane zdjęciami. Albertusy za 2012 rok, nie dotarła do mnie informacja, że były za 2013 rok rozdane. Nie wiem, gdyby dotarła, to pewnie też by się znalazły, ale chyba pani Maria zazwyczaj wie coś na ten temat. Nie było w tym roku. Nie było. Nie, nie. Tam nie było. To znaczy w 2013 nie było. Mhm. No i tutaj jest taki artykuł, trochę o takim charakterze, bym powiedział, refleksyjnym, otwarcie się tu katolickim na sztukę księdza doktora Janusza Królikowskiego, który poniekąd specjalizuje się częściowo także w tak zwanej teologii sztuki. Jego artykuły są bardzo ciekawe, ale też napisane prostym językiem, nie jakimś tam zawiłym teologicznym, trudno zrozumiałym językiem. I mamy następnie rozdział Ludzie Ziemi Mieleckiej. No i tutaj taki sztandarowy artykuł szlifowany przez parę już miesięcy wspólnie z panią, z siostrą księdza Władysława Klimczaka z Wampierzowa,
który został zamordowany w męczeński sposób, zginął. Tu polecam ten artykuł ze względu właśnie na to, że jest to rodak ziemi mieleckiej i jego postać jest jeszcze niezbyt dobrze znana. Mam nadzieję, że poprzez tę publikację więcej ludzi będzie o nim wiedziało. Tutaj jest pani siostra i na pewno za chwileczkę pani coś pewnie dopowie o księdzu Władysławie Klimczaku. No i drugi artykuł, równie rozległy, to jest autorstwa Jolanty Apolonii Witek, doktor Władysław Witek. No, on jest memorial, tak jak powiedziałem, artykuł o charakterze wspomnieniowym, ale także biograficznym o doktorze Władysławie Witku, jednym, że tak powiem, protoplastów Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, Muzeum Izby Tradycji i tak dalej. Ogromny dorobek działalności społecznej, a także i twórczej pana doktora Władysława Witka. Króciutki artykuł Tadeusza Łakowego, magister Romina Szumyja, niezwykły prawnik. I jeszcze do tego artykuł Jacka Krzysztofika, Franciszek Siliwa, 1919-2011 rocznicę śmierci. Franciszek Siliwa był poseł, działacz ludowy, ale także autor wielu publikacji. Również wymaga wskazywania, gdyż po prostu już wiele lat pamięć o nim nieco się zatarła. I mamy następnie zapiski regionalne. To są takie różnego rodzaju krótsze formy, które wykraczają nieco poza ziemię mielecką. I tutaj dwa artykuły pan Miły Gajowiec, Mielecki Uniwersytet III wieku w Czerminie i w Czcianie. I bardzo ciekawa refleksja taka Tadeusz Kantor, związki z Czerminem i Mielcem, ale także tutaj w artykule mamy Wielopole, miejsce urodzin, zamieszania na pewno, prawda, Tadeusza Kantora. Tak, bardzo ciekawa historia pożaru w Kimie, o którym nie wiedziałem właśnie tam w Wielopolu, o którym tutaj pani Gajowiec napisała. Bronisława Kowalczuka, 15 lat rady do spraw kombatantów, osób represjonowanych. I tutaj na tym kończy się ta część zapiski regionalne i dość rozległy rozdział lotnicze zapiski, a na czele tych lotniczych zapisków długi artykuł wspomnieniowy, ale też o walorach historycznych Zygmunta Osaka, wiele dawniej widzi. Dużo zdjęć, dużo faktów, dużo danych, bardzo ciekawe wspomnienia. Andrzej Kępa napisał artykuł pod tytułem Co pozostało po ślub, co jest Mielec, wkrótce Gwerb Mielec, czyli tej fabryce pod zarządem niemieckim. Bardzo ciekawe znalazł miejsca, do dziś zachowane, które jakimś cudem przetrwały do czasów obecnych. Jacek Krzysztofik uzupełnia ten artykuł swoim artykułem o mieleckiej lotniczej fabryce w latach wojny i okupacji raz jeszcze. I jeszcze do tego dopisuje wywiad na prawie rzekę pod tytułem Korzenów, którego dzieje nie do końca znamy, rozmowa ze Stanisławem Radą. Następnie jest taki artykuł, taki dokumentujący wydarzenia z tych ostatnich dwóch lat. To są mieleckie lotnicze uroczystości 2012-2013, a w nich pięciolecie PZL Sikorski Kompany, rekonstrukcja mieleckiego Łosia i 75-lecie przemysłu lotniczego w Mielcu. To jest taki kronikarski zapis. Do tych wydarzeń
także opatrzony zdjęciami, w tym również zdjęciami kolorowymi. I następnie kilka artykułów o ludziach. Ja na promocji artefaktów powiedziałem, że to nie fabryka, to było miasto, Mielec, ale ludzie stworzyli fabrykę i ludzie tworzyli miasto Mielec, no setki lat, ale szczególnie intensywnie jak fabryka powstała. I tutaj taką kolejność musimy zawsze sobie przyjąć, że to ludzie, mało jeszcze na przykład Eugeniusz Kwiatkowski jest w Mielcu, bym powiedział, wyeksponowany jego dzieło, bo przecież to jest jego dzieło, cały centralny okręg przemysłowy, w tym wierzchownia płatowców w Mielcu i jeszcze inne osoby z okresu przedwojennego, dyrektorzy pierwsi, konstruktorzy, no i potem przez cały okres powojenny, Nikt tutaj nie dzieli tych ludzi, w którym okresie oni działali. Wszyscy wykonali dla właśnie miasta, dla tworzenia miasta bardzo wiele. I mamy tutaj o 500 urodzonym artykuł krótki Bronisława Kowalczuka, Mirosława Wnuka, Wawrzyniec Czapika, pilot z żarówki naszej ziemi mieleckiej, Bronisława Kowalczuka, Halifaksem nad płonącą Warszawą i mój artykuł pod tytułem pilot, porusznik, obserwator Józef Bolesław Kądzioła, urodzony w Jaślanach, więzień Starowiejska, zamordowany przez NKWD w Charkowie. To proszę Państwa mój apel, jeżeli gdziekolwiek natkniecie się informacje na ten temat, to proszę ewentualnie przekazanie. Fakt, że mieliśmy na ziemi mieleckiej pilota, który był ofiarą zbrodni katyńskiej, odkryłem zaledwie 2 lata temu. I tak, że tak powiem, jak paciorki, jak na nitkę analizuję jego życie, bardzo mało mamy tych informacji, bardzo skąpe. To, co się tutaj okazało w roczniku mieleckim, to są ostatnie informacje, które uzyskałem od wnuczki pilot porusznika Kądzioły, która obecnie mieszka w Niemczech, która zresztą o tym, że jest wnuczką, uświadomiła sobie po pierwszych moich artykułach, które ukazały się w innych publikacjach. Czyli od 2-3 lat w ogóle istnienie tego człowieka wyszło na jaw. Przedtem to był tylko zapis w księdze zmarłych w listach katyńskich i nic więcej. I nie wiedziałem na jego temat. No i bardzo bym powiedział taki ciekawy artykuł również Wojciecha Kowalczuka, który wprawdzie krótkie formy miał tutaj, ale dużo miał za to. To jest generał brygady pilot kosmonauta Mirosław Hermaszewski w Mielcu w spotkaniu Polaków. Jest pan pułkownik, to jest, nie będę mu odbierał satysfakcji, żeby opowiedział, że znam osobiście jedynego niedokonałca polskiego, który zaszczycił mnie. Pewnie czy później nasze miasto odwiedzi. Pilot, kosmonauta. No i kończą ten rozdział lotnicze publikacje regionalne. Starałem się wszystkie wyłonić te publikacje, czyli bardzo krótko o nich napisać, bez żadnych moich tutaj uwag, jakichś recenzowania. Było sporo tych publikacji. Także filmowa, bo także film się ukazał. Oświadczy to, że tym lotniczym obchodom towarzyszy właśnie ten wysiłek intelektualny i no, jak gdyby historia Mielca, lotniczego Mielca i ludzi, bo w tych publikacjach jest bardzo dużo ludzi pokazanych, zostaje utrwalone. No i mamy recenzję omienia noty. Nie będę tutaj tego omawiał, bo to jest, że tak powiem, mnóstwo tego wszystkiego. Chciałbym tylko tutaj 2 lub 3 artykuły wymienić. To jest Jacka Krzysztofika, między innymi o jubileuszu 40-lecia oddziału miejskiego PTTK w Mielcu oraz o bibliografii powiatowej autorstwa pani
Ewy Salamar. To jest też bardzo ciekawa inicjatywa, próba zebrania prawie wszystkich publikacji dotyczących Mielca i ziemi mieleckiej, która staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznej ujrzała światło dzienne. Ja bym, proszę Państwa, miał tyle do powiedzenia w tym momencie. Chciałbym podziękować autorom.